Ja wiem, wszyscy byście chcieli odcinek z Oplem Merivą w roli głównej, no ale dzisiaj znowu muszę odpuścić. Kamil, którego już znacie z filmu z wyjazdu na Ukrainę, odpala Huracana Evo. Cold start. Ja pierdzielę. W garażu to jeszcze głośniej brzmi. On się zaraz uspokoi, być się zaraz uspokoi. No dobra, wyjeżdżaj pan panie. Trzeba się pakować. Jakie było twoje pierwsze auto? Pamiętasz swój pierwszy samochód? Oczywiście każdy pamięta swój pierwszy samochód. W sumie radzę. Jak pierwszą dziewczynę? Jak pierwszą dziewczynę. Jakie było twoje pierwsze auto? Volkswagen Passat. Kombi. Granatowy. 1.9? Nie pamiętasz już pewnie. Dobre pytanie. Chyba 1.9. Taki słynny Passat 1.9. Tak. Od Passata do Lambo. O, to byłby dobry tytuł filmu. Teraz szukamy dla was placu. Zobaczmy, jak upala Kamil swoje Lamborghini. Dobre. Czasami się napędy wyłączają, bo już kiedyś tak robiliśmy. O kurde! Poleciał. Ale zadyma. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że to aż tak grubo. Kurde, to jest łatwiejsze niż myślałem. Dużo miejsca jest, no to spróbuję, bo tak to się boję takimi furami takie rzeczy kleić. Przejmiesz kamerę? Ale to jest adrenalina. Bardzo łatwo się prowadzi bokiem, bardzo łatwo. Jestem w szoku. Mimo wszystko ta sztywna konstrukcja sprawia, no, że czujesz mocny respekt i musisz mieć mocnych cojones albo dużo placu. Bez wrażenia, dwa papierosy chciałem dopalić. No i zauważyliśmy problem. O, ajajaj. Będziemy tutaj dziergać tą oponę. Tak to wygląda. Czyżby nie trzeba było nic robić. No i naprawione, a w zasadzie nic nie zepsute. Powietrze nie schodziło z tej opony. Biuro powiedziało, że nawet nie mają za co skasować nas, więc dziękujemy za to, że za darmo nam diagnozę postawili. My jedziemy dalej na przejażdżkę. Leciutki tunel, ale każdy tunel prowokuje. Kamil, każde auto, które kupuje, zarówno to, jak i G-klasa, jak i tamto Gallardo, czy inne takie projekty, powiedzmy. Wszystko to są samochody, w których nigdy nie siedział i nie jeździł nimi. Nie jest to dla ciebie jakimś ryzykiem? Ważne jest to, że ja kupuję samochody tylko i wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Są to zazwyczaj samochody nie nowe, chociaż czasami nowe, ale zazwyczaj kupuję samochody demokary, które mają tam od 1000 do 3000 kilometrów przebiegu. Wszystkie auta, które kupujesz, to były takie, w które trafiłeś? Masz to siódemkowe szczęście? Tak, zdecydowanie. Czy tak. Byłeś jakimś autem zawiedziony? Nie miałem żadnych problemów. Ty chyba nie jesteś. Nie jestem, to jest mój ulubiony samochód obecnie. Nawet G-klasu już praktycznie w ogóle nie jeżdżę. No i to jest właśnie jeden z powodów, dla których jeździsz chyba tylko ty. Tak. G-klasa również jest bardzo ciekawym samochodem. Mam tam 850 koni. G-klasa to jest auto, które zryło mi beret, a potem Arek, który był z nami na wyjeździe na Ukrainę, był strasznie przeciwny do... Był w ogóle antyfanem G-klasy i zryło mu dwukrotnie beret po prostu. Zakochał się w tym aucie. A ja, jak zobaczyłem przyspieszenie, jak na ukraińskiej drodze przyspieszyliśmy sobie do 220. Tak jak już zdążyliście zauważyć, czy w poprzednim filmie, tak jak ja wam wcześniej mówiłem, auto wizualnie ma kilka mocnych elementów, tak zwanego forged carbon. Specjalny rodzaj karbonu. Progi jeszcze nie są założone. Jeszcze nie są założone, dlatego że nie było czasu przed Ukrainą. Zrobimy to w zimie. Jasne. Przede wszystkim maska. Maska różni się bardzo mocno względem seryjnego.
auta, bo ma tutaj dość mocne wcięcie, bez żadnego wlotu. Chodzi o samo wcięcie, które mocarnie wygląda z każdej w zasadzie perspektywy i jest w całości wykonane z tego tworzywa. Jest bardzo wielu zwolenników, ale jeszcze więcej chyba przeciwników tego, ale powiem wam tak, dopóki nie zobaczycie tego auta na żywo, to możecie krytykować, bo ja też taki byłem, to znaczy... Ja też taki byłem, nie podobało mi się. Splitter dołożony, chyba jest większy nawet niż... On jest wydłużony do przodu. I ma tutaj te boczne. Boczne te zagryzki takie. Zagryzki, bardziej tak charakternie wygląda. Felgi zostawiasz w ogóle w oryginale? To jest dopiero początek projektu. Ogólnie ten samochód do wiosny będzie wyglądał inaczej. Chciałbym zmienić felgi, chciałbym pomalować tą maskę tutaj częściowo na fioletowo w kolorze samochodu. Tutaj to już nie zostawić, tylko tutaj te wcięcia. Przechodząc do tyłu, tutaj mamy cały spoiler z tym elementem, nie wiem jak to się nazywa. To jest mocowanie spoilera. Dyfuzor, który... nie bardzo widać, ale dokładnie z tego karbonu. Widzicie, że wszystko się mieni tym marmurowym karbonem, jak to niektórzy mówią potocznie. No i całość robi naprawdę fajne wrażenie i ja bardzo mocno szanuję za ten spoiler, to znaczy w zwykłej wersji Evo nie ma tego spoilera i to wygląda względem Performante, na przykład trochę gorzej jeśli chodzi o tył. Lambo Huracan Performante mi się dużo bardziej podobał właśnie przez to, że miał seryjny spoiler. Wszystko z siódemkami, G-klasa też ma siódemki, Projekt 7 i tak dalej, i tak dalej. To jest twoja szczęśliwa liczba, liczba, która cię prowadzi? Moja ulubiona liczba, okay. Czy szczęśliwa? Myślę, że może i szczęśliwa też, również może szczęśliwa, tak. Jeszcze kilka tablic zostało w urzędzie przypisania. Dla mnie, więc będziemy szli tą drogą. No i w środku muszę wam pokazać, że w ogóle możecie dać znać, jak wam się widzą te fotele dwukolorowe. W ogóle możecie dać znać, jak wam się widzi cały ten konfig. No, dlatego, że, to prawda. Że to nie jest folia, dlatego to jest oryginalny kolor. Kolor w cenie dobrego samochodu. W cenie 10 Opli Meriva. O tak. W cenie 10. Dobrze to ująłem. Tak. Powiedzcie, czy wam się podoba. No tam kilkanaście tysięcy euro chyba kosztuje ten kolor. Tak. W ogóle te kolory w Lamborghini są posrane, jeśli chodzi o ceny. Tak. To jest masakra. Ferrari jest drożej. Więc dajcie znać, patrząc na środek, usiądę sobie, że tutaj wszystko macie w tym Forged Carbonie. Jeśli chodzi o wnętrze, wszystkie wloty powietrza, rączki przy drzwiach. I co tu jeszcze? Tu chyba więcej nic. Tu jest zwykły karbon, fotele karbonowe zwykłe. No i ten element. Wszystko pasuje do siebie jak ulał. No robi mnie ten samochód. Zajebisty. Jakie piękne dekielki. Szkoda, że na tym aucie są 3, a nie 4. A tak ciekawostka, no bo często się gubią. Ale ciekawostka jest taka, że jeden dekielek do tego samochodu kosztuje 350 zł w Lamborghini. No i brak ceramicznych hamulców. Poprosiłem jeszcze o dwie skromne przygazówki. Auto jest już rozgrzane. Posłuchajcie, jak to brzmi. Ja nie wierzę. Cały garaż się trzęsie. Cudowny samochód. Kocham Lamborghini, już wam to mówiłem, ale nie mogę oprzeć się bez tego, żeby wam tego jeszcze raz powtórzyć. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś więcej niż auto. Te auta nie są perfekcyjne. Nie są dopracowane do perfekcji, ale są po prostu zajebiste. Jedziemy dalej. Prawdopodobnie do Lamborghini Warszawa na Połczyńską. Każde auto, które kupujesz, to jest auto, o którym myślisz od razu w kwestii tuningu? Na chwilę obecną tak, zdecydowanie, dlatego że to jest moje hobby. Lubię zmieniać te samochody, lubię zastanawiać się, co w nich zmienić, jakie ulepszyć, bynajmniej w moim rozumieniu, jakie ulepszyć, jakie zmienić. Ile jest w tym pasji, a ile inwestycji? Czy tam kwestii biznesowej, przedsiębiorczej? Kwestii biznesowej na chwilę obecną w sumie jest bardzo mało, dlatego że ja bardzo przywiązuję się do tych samochodów i na przykład G-klasa, którą nie jeżdżę, no, też jej nie sprzedaję, dlatego że po prostu lubię ten samochód. Nie? I okay. Bardziej na chwilę obecną przerabiam dla siebie, absolutnie nie zależy mi na sprzedaży. Więc... Bardziej myślę o tym, czy ja na przykład mam tak, że jakiekolwiek auto bym miał, to myślę o tym, żeby nie stracić na nim, a wręcz przeciwnie, zarobić. Wiesz co? Masz podobnie? Mam oczywiście podobnie, dlatego ja jeszcze bardzo mało. Ty o tym wiesz, że ja wszędzie swoje samochody, one są,
widać je bardzo często, a tak naprawdę jeżdżę mało, dlatego że ja robię mniej więcej 3000 km rocznie, więc ja na nich nie tracę na wartości. Poprzednie Lambo jeździłem 1,5 roku i sprzedałem je za takie same pieniądze, za które kupiłem. No, jeżeli chodzi o G-klasę, to osoby wtajemniczone w sprzedaż G-klasy wiedzą, że na tym samochodzie no nie da się stracić. Ciężko nie, stracić. No bo nie ma tych samochodów po prostu, więc raczej na nim nie stracę. Idziemy na jedzenie i tym miłym akcentem też wypadałoby się pożegnać. Kamil, bardzo Ci dziękuję za wspólny dzień nagraniowy. Mogliście zobaczyć, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że samochód Wam się podoba tak samo jak mi i tak samo jak Kamilowi. Jeszcze raz wspomnę o tym, żebyście dali znać, co myślicie o tej konfiguracji. Tu są nasze Instagramy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne, dawno tego nie mówiłem. To jest istotne podobno. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.